Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Premierowy spektakl Mizantropa w Teatrze Maszkaron w Krakowie. Nad sceną balkon, przez który spuszczano i wyciągano elementy scenografii. Na tym balkonie umieszczone były również duże rekwizyty. Mam na myśli duże pierzyny, które grały w innym spektaklu. Kiedy na scenie rozgrywa się miłosna scena między Mizantropem a Celimeną, nagle słychać tubalny głos z góry. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Aktorzy przestali grać. Publiczność zamarła. Przerwano spektakl premierowy. Okazało się, że piosenkę zaśpiewał pijany maszynista sceny. Dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Adam Hanuszkiewicz, po raz kolejny opowiadał ten sam dowcip. Zespół dosłownie umierał ze śmiechu, oprócz Andrzeja Zaorskiego. A pan, panie kolego, dlaczego się nie śmieje? Zapytał dyrektor. Bo od nowego sezonu już u pana nie pracuje, odrzekł aktor.